Dzień dobry. No i przyszła pora na to, że sezon w skokach narciarskich 2017-2018 skończył się. Możemy go sobie podsumować. Najważniejszą rzeczą, która się wydarzyła dla nas w tym czasie i w ogóle w świecie skoków narciarskich, są zwycięstwa Kamila Stocha. I on w dużej mierze zdominował ten sezon. Wygrał turniej 4 skoczni. Srebrny medal na Mistrzostwach Świata w lotach, brąz w drużynie. Złoto na skoczni dużej, brąz w drużynie, wygrane po konkursy Pucharu Świata, wygrany cykl Row Air, wygrany cykl Planica 7. I co trzeba sobie powiedzieć? Szczytowa forma, ale tak jeszcze co mi przyszło do głowy, to, że czy nie za dużo już tych cykli, nie za dużo już tych tutaj Row Air, tutaj Planica 7, czy te turnieje mają taki prestiż jak turniej 4 skoczni, czy w ogóle mogą kiedykolwiek marzyć o takim znaczeniu i prestiżu? Wydaje mi się, że to troszeczkę, wiadomo, że to jest dobra sprawa, żeby skoczkowie mogli sobie zarobić jakieś dodatkowe pieniądze, żeby też mieli dodatkowe jakieś trofea do zdobycia. Natomiast tak czy tak nie nawiąże to do turnieju 4 skoczni. Nie jest w stanie, nie ma to, nie będzie miało to takiej nigdy tradycji. Natomiast takim turniejem, który faktycznie nawiązywał do turnieju 4 skoczni i mógł z nim rywalizować, a którego teraz, z którym teraz nie mamy do czynienia już od kilku lat, to jest turniej nordycki. Ja jako kibic skoków narciarskich życzyłbym sobie, żeby Norwegowie dogadali się z Finami, żeby na przykład stworzyć coś takiego jak turniej nordycki Row Air. Niech to się nazywa w taki sposób, żeby to nawiązywało do tradycji tego turnieju nordyckiego, który faktycznie odbywał się przez te kilkanaście lat i który miał już jakieś znaczenie, jakiś swój sposób liczenia punktów. Już mam nadzieję, że kiedyś takie coś powstanie, że wróci ta tradycja tych konkursów w Finlandii, że w ogóle też skoki w Finlandii będą jakieś ważniejsze, że lepsi będą zawodnicy, większe zainteresowanie kibiców, bo szkoda byłoby takiej tradycji, że szkoda byłoby, gdyby gdzieś to tam zamarło. Natomiast wracając już do naszych skoczków, jak wygląda sytuacja? Jak wyglądała sytuacja w tym sezonie? Wiadomo, że liderem naszej kadry jest Kamil Stoch. W poprzednich sezonach mieliśmy także dwójka zawodników, którzy też ciągnęli naszą kadrę, to był Piotr Żyła i Maciej Kot. Gdzieś tam dochodzący niewiele, za nimi Dawid Kubacki i z czasami Stefan Hula, jeszcze 2 lata temu taki współlider naszej kadry w tym słabszym sezonie. Natomiast jak to wyglądało w obecnym sezonie? Piotr Żyła i Maciej Kot troszeczkę słabiej, natomiast lepiej Dawid Kubacki i Stefan Hula. Tak wyglądała sytuacja w polskich skokach. Oprócz tych wymienionych przeze mnie zawodników, takim dochodzącym zawodnikiem, oprócz tej piątki, był jeszcze Jakub Wolny, który czasami kwalifikuje się do konkursów, czasami się nie kwalifikuje. Wydaje mi się, że że tutaj jeszcze na czas na Jakuba Wolnego przyjdzie, ale to warto wrócić tutaj do sprawy z Janem Ziobro. Bo wydaje mi się, że postawienie na Jana Ziobro byłoby lepszym wyjściem. Jakub Wolny jeszcze dostanie swój czas, jeszcze będzie na pewno w swojej karierze w świetnej formie, jeszcze będzie mógł pokazać, co potrafi. Natomiast jednak Jan Ziobro to był zawodnik, który punktował w poprzednim sezonie jeszcze. Był takim, powiedzmy, że piątym zawodnikiem naszej kadry. Punktował regularnie, praktycznie rzecz biorąc, w każdym konkursie. Pamiętamy, że jest on zwycięzcą konkursu z Engelbergu sprzed 4 i powiedzmy, że 4 lat z groszami. I to widać, i także zdobył tam miejsce na podium. To pokazuje ogromny potencjał tego skoczka w dalszym ciągu. To nie mógł być przypadek, to był jego świetny weekend. Potem jeszcze wielokrotnie jeszcze zdobył także brąz w drużynie na Mistrzostwach Świata. Ogromne jeszcze możliwości, gdyby ktoś chciał z tych możliwości skorzystać. I taki nie był, Jan Ziobro nie był nigdy zawodnikiem, który miał jakąś bardzo ustabilizowaną formę. Był takim zawodnikiem, którego forma w dużej mierze wahała się, ale jednak ta amplituda wahań sięgała miejsc na podium do słabszych miejsc, powiedzmy, że poza 30. Natomiast możliwości są ogromne i jako taki joker, który mógłby wskakiwać wtedy, kiedy
Wtedy, kiedy komuś, powiedzmy, z kadry łusowej skacze, to jak najbardziej Jan Ziobro się nadaje. I przynajmniej co któryś weekend wydaje mi się, że powinien w tym Pucharze Świata w dalszym ciągu występować. Albo przynajmniej w tych weekendach, których nie występuje, w Pucharze Kontynentalnym. To tyle. Jeśli chodzi generalnie o sprawę na przykład trenera naszej kadry, Stefan Horngacher podpisał kontrakt na jeszcze kolejny sezon. I teraz takie głosy się pojawiły wśród kibiców. Głosy, że czemu nie na dłużej, czemu nie do następnej olimpiady. Dlatego nie do następnej olimpiady, o czym tak mi się wydaje oczywiście. Tutaj jako kibic mogę powiedzieć, że Stefan Horngacher jest bardzo dobrym trenerem, ale także bardzo rozsądnym człowiekiem. I on dobrze wie, że kontrakty na 4 lata, nie wiem co będzie za 4 lata. On też zna polską kadrę, zna polską mentalność, zna mentalność polskiego związku. Zna historię kilku trenerów, którzy prowadzili naszą kadrę z powodzeniem. Związek nosił ich na rękach, kibice nosili ich na rękach, a potem zwalniano ich w nieprzyjemny sposób. Tak było z Haną Lepistą, który został swego czasu zwolniony z funkcji trenera przez SMS. Tak też po części było z Łukaszem, może nie, że z Łukaszem Kuczkiem nie został zwolniony przez SMS-a, ale też nieprzyjemnie to pewnie wyglądało, a przecież był to trener, który Stocha również poprowadził do 2 złotych medali na poprzednich Igrzyskach Olimpijskich. A potem jednak ta współpraca się już nie układała z zawodnikami z PZN-em i Łukasz Kluczek prowadzi dzisiaj kadrę włoską. Co można powiedzieć o tych dwóch trenerach, jak ich porównać? Wydaje mi się, że Stefan Horngacher jest bardzo dobrym trenerem, ale to jest trener, który też wie, czego nie wie. Wie, jakie funkcje powierzyć innym ludziom w sztabie. Powiększył sztab polskich skoków narciarskich. Są tam ludzie odpowiedzialni za różne sekcje, którym oddaje część swoich obowiązków. Natomiast z Łukaszem Kluczkiem był taki problem, tak mi się oczywiście wydaje, jako tutaj kibic, że Łukasz Kluczek był bardzo dobrym trenerem, ale mu się wydawał, że jest jeszcze lepszym trenerem niż był w rzeczywistości. I wiele rzeczy próbował robić sam, nie za bardzo nie słuchał rad innych, nie przyjmował do siebie i to powodowało, że narastanie napięcia w tej sytuacji, kiedy już tych sukcesów nie było. Ciekawe, czy wyciągnął wnioski i mam nadzieję, że zachowa swoją posadę teraz. Jeśli chodzi o trenowanie dalsze włoskich zawodników. Co tu jeszcze można powiedzieć? No i właśnie, tak podsumowując, Stefan Horngacher podpisał na rok, bo wie, że jeszcze w ciągu tego roku sytuacja w polskiej kadrze może wyglądać dobrze, że może prowadzić ją sukcesami. Natomiast co będzie później, tego już nie wiadomo. Mądrzejsze jest przedłużanie kontraktu rok po roku, niż przedłużanie go teraz na 4 lata, a potem po 2 latach mógłby zostać zwolniony, gdyby tylko było gorzej. Czy to już wszystko? Aha, jeszcze coś. Taka uwaga do kibiców, do dziennikarzy, kiedy na przykład komentują poczynania naszych zawodników, sukcesy Kamila Stocha. Kamil Stoch świetnie tutaj się spisywał podczas tego sezonu. Natomiast takie biadolenie nad tym, że Kamil Stoch nie zdobył złotego medalu na igrzyskach, znaczy złotego medalu na igrzyskach na skoczni normalnej i że nie zdobył złotego medalu na Mistrzostwach Świata w lotach, że wtedy już miałby pełną pulę. Powiem tak, ludzie, nie przesadzajcie. Kamil Stoch bardzo dużo zdobył w tym sezonie. Dajmy też wygrać coś innym, dlatego że inni też skaczą bardzo dobrze. Norwegowie skaczą, wydaje mi się, rewelacyjnie. W ogóle ich styl skakania bardzo ciekawy. Styl takiego skakania niskiego, bardzo szybkiego, jak na przykład na Eurosporcie były nakładane skoki Kamila Stocha i Norwegów, to widać, że Kamil Stoch w
powietrze porusza się wolniej, łapie więcej powietrza i potem skacze wyżej, z wyższego pułapu nogowie skaczą niżej, skaczą szybciej. Bardzo ciekawa sprawa w ogóle, takie porównanie. Bardzo mi się podobają skoki Norwegów. I nie można wszystkiego wygrać, nie przesadzajmy. Tak samo takie oczekiwanie, że już Kamil Stoch za chwilę będzie wyprzedził w liczbie wygranych konkursów Weissloga, Ahonena, Małysza, Schlierenzauera. Bierzmy też pod uwagę to, że Kamil Stoch jest najstarszym zwycięzcą Pucharu Świata, generalnej klasyfikacji Pucharu Świata w historii skoków od początku. Czy to była przełom lat 70. i 80. i może być coraz trudniej mu skakać dobrze. Wydaje mi się, że Kamil Stoch zdobył już naprawdę bardzo wiele i jeżeli teraz skakałby nieco gorzej, troszeczkę rzadziej by odnosił swoje sukcesy kolejne, to naprawdę nie przesadzajmy. I tak z Kamila Stocha jako kibic tutaj polskich skoków narciarskich, z jego sukcesów, z jego klasy, z jego osobowości jestem bardzo zadowolony. To jest świetny zawodnik i naprawdę nie oczekujmy od niego jakichś naprawdę cudów. To jest tylko człowiek. No i co jeszcze? To, że teraz ma jeszcze takie komentarze się pojawiają, że Kamil Stoch zdobył 2 Puchary Świata, a teraz za rok to będzie trzeci, za 2 lata to będzie już swój 4, wyprzedzi w ogóle Kanena, wyprzedzi Małysza. Pod tym względem nie przesadzajmy. Kamil Stoch, tak jak wcześniej powiedziałem, jest najstarszym zwycięzcą generalnej klasyfikacji Pucharów Świata i to był świetnie, że zrobił to tym razem. Nie wiem, co będzie później. Trzymajmy kciuki za to, żeby jak najdłużej skakał, żeby jak największe zainteresowanie było polskimi skokami wśród kibiców i wśród młodych zawodników, którzy garną się do skoków. Trzymajmy za to kciuki, nie przesadzajmy, dajmy wygrywać innym, cieszmy się tymi skokami. No i co jeszcze mogę powiedzieć na końcu? Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.